Analiza weekendowa, rynek walutowy. Tutaj rozpoczniemy od pary, która jest no, najgorszą chyba parą już od bardzo długiego okresu, a mianowicie od euro-dolara. Cały czas przypomnę, tylko znajdujemy się w konsolidacji już prawie niedługo będzie, że tak powiem, półtora roku wybite, jak jesteśmy w tej konsolidacji. Patrząc tutaj na wykres tygodniowy, mamy po osiągnięciu strefy silnego pinbara. No i rynek powinien podążać gdzieś w okolice dolnego ograniczenia tej strefy. No, dolnego ograniczenia w najlepszym wypadku można by było uznać tutaj ten poziom 101,0850. Mniej więcej ta tutaj strefa, nie ta, tylko tutaj ta dolna strefa, to by było takie dolne ograniczenie, jak gdyby takiej wewnętrznej jeszcze konsolidacji. A docelowo może on również i pójść w kierunku minimów. Zwróciłbym uwagę na fakt, że zbliżyliśmy się teraz do poziomu tego dołka, jaki był wywołany tutaj, jaki mieliśmy w czerwcu. No i pytanie, czyli po tym brexitowskim ruchach, no i pytanie, co teraz rynek tutaj z tym zrobi. Patrząc na wykres dzienny, no możemy powiedzieć tak, rynek podąża ku dołowi, czyli po silnym spadku miał korektę A, B, C, no i teraz zrobił pierwszy ruch, ponowił na wysokości przedostatniego szczytu opór, zareagował silną formacją pinbarowską, została ona potwierdzona, obrona wsparcia krótkoterminowa przebita, dwa tygodnie próby zanegowania, odbicie, no i w tym dwa dni próby odbicie, no i piątek wyraźne zejście, czyli teraz idziemy i testować powinniśmy ten tutaj poziom. Po jego wybiciu, tak jak powiedziałem, powinniśmy podążać w kierunku 1,0850. Kabel tylko troszeczkę powiem, bo o kablu na razie nie ma co mówić. Wykres tygodniowy, wyraźne spadki. Ja może pokażę jeszcze taki element, o, jesteśmy poniżej tego dołka tutaj z 2009 roku i dopóki, że tak powiem, nie wrócimy nad niego, czyli na ten poziom 1,40, dopóty mamy trend spadkowy i nie ma się z tym nawet co próbować bić. Mamy tutaj formację przenikania, a więc jakiś tam element, jakiś sygnał mogący świadczyć o fakcie, że tak powiem, próby odreagowania. Pytanie tylko, na jakim to jest poziomie, tak? I tutaj, gdybyśmy chcieli nawet zobaczyć w szerszym układzie, no to widzimy jedyny element, to jest to, że to jest na poziomie 78,6% zniesienia wzrostu z lat 1985 do 2008. To jest ta szersza perspektywa, gdzie przed Brexitem właściwie wszystkie wykresy, jakie były zamieszczane gdzieś w internecie, pokazywały tą część. Tą część, a więc to, że mamy tutaj silne wsparcie i tu będzie odreagowanie i nie powinno być, czyli Brexitu nie powinno być. Rzadko gdzie można było spotkać wykres właśnie z rokiem 84-85, gdzie minimum było, jak było, to każdy widzi, gdzie wypada. W związku z tym mamy na tym poziomie zniesienia 78, ewentualnie również na 61 zewnętrznego zniesienia tej tutaj ostatniej korekty, a więc drugi układ geometryczny, mamy formację przenikania. No i teraz jak widać będzie, jest ona próba testu. Jak to wygląda na wykresie dziennym? Tu również nie mamy żadnych symptomów do podjęcia decyzji o tym, że możemy mieć ruch wzrostowy, aczkolwiek zwróciłbym na fakt uwagę, że taki długi ruch, korekta i ruch bardzo często oznacza koniec jakiegoś impulsu, że tu w tej jednej dużej świecy jak gdyby kryją się fale pierwsza, druga i trzecia, czwarta i ewentualnie piąta. Teraz przyglądając się tutaj na ten wykres, tą część wykresu mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, a tutaj mamy A, B i być może C. Zatem zejście, zatrzymanie się nad poziomami minimów, jakie tu było osiągnięte przez tego czarnego pinbara i uzyskanie jakiejś formacji odwrócenia może świadczyć o tym, że po tym ruchu wzrostowym będziemy mieli co najmniej kolejny ruch wzrostowy. Wybicie potem zaś poziomu 1,35 i ewentualny retest, pozytywny retest pozwoli nam dopiero, że tak powiem, na
stwierdzenie, iż będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimś większym ruchem wzrostowym i dopiero wówczas będziemy mogli się w tej perspektywie mierzyć z długimi pozycjami. Kolejna para to jen do dolara. I tutaj może zacznę od wykresu dziennego. A mianowicie, wybity jest mniejszy overbalans i naruszony większy overbalans. Ja to pokażę. Tu jest ten mniejszy, no i zielony ten większy od pierwszego szczytu. Jednak po naruszeniu natychmiast otrzymaliśmy formację zasłony ciemnej chmury. Niemalże objęcia bez. Na tę chwilę jest to po naruszeniu strefy, gdybyśmy taką cienką linię poprowadzili tutaj jak ta górna granica tego prostokąta. Ja strefy zaznaczam zawsze szerzej, bo strefa nigdy nie jest właściwie takim jednym, jedynym poziomem, ale gdybyśmy tak zaznaczyli, to widzimy, że mamy tutaj wyraźny poziom, który został wybity. W związku z tym na tę chwilę ten ruch tutaj tej czarnej świecy można jeszcze traktować jako ruch taki retest. Ale mamy tu formację zasłony ciemnej chmury, przepraszam. Jeżeli teraz rynek wybije tutaj to minimum, czyli potwierdzi tą formację, no to raczej mamy do czynienia z układem, którym powinniśmy się spodziewać zejścia co najmniej do poziomu 100. I teraz spójrzmy na wykresie tygodniowym, bo tu jest bardzo istotny element, czyli z wyższego interwału mamy pewne potwierdzenie do tej formacji zasłony ciemnej chmury. Po prostu tu na wyższym interwale mamy już wyraźną strefę oporu utworzoną na tym dołku, zatrzymanie, jeszcze próba odbicia, wybicie, wyraźne wybicie, test od dołu. Teraz rynek ponownie dochodzi do tej strefy i co wam powstaje? Pin bar. W związku z tym, tak jak już powiedziałem, na wykresie dziennym wybicie tam overbalansu tego tutaj czerwonego, na tym może tak zaznaczę, pokażę na dziennym, zejście tutaj poniżej, wybicie, pierwsze potwierdzenie, oczywiście już otrzymamy potwierdzenie, jeżeli potwierdzi się w cenach zamknięcia formacja objęcia zasłony ciemnej chmury, przepraszam, natomiast potwierdzeniem będzie wybicie overbalansu i zejście poniżej tej strefy 1.103. Kolejna para to Kanadyjczyk. I tutaj zobaczmy, na wykresie dziennym doszliśmy w obszar jakiejś strefy oporu, powstał nam delikatny cień, czyli jest jakiś, nazwijmy tu znowu problem, ale weźmy pod uwagę jeden fakt, że na wykres dzienny, można powiedzieć, w tym krótkim okresie 2 miesięcy mamy raz, dwa, trzy, cztery, piąte uderzenie w tą strefę. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, bo z każdym kolejnym uderzeniem strefa jest słabsza, że ona zostanie wybita i rynek mimo wszystko będzie chciał przetestować 1.33. A jak to jest istotny poziom? Spójrzmy znowu na wykres tygodniowy. 1.33, czyli tutaj górne ograniczenie, ta górna tutaj strefa jest tutaj elementem, gdzie jeżeli rynek dojdzie, to powinna znowu nastąpić reakcja podażowa i tylko wybicie dopiero tej strefy pozwoli nam ewentualnie patrzeć w tym dłuższym terminie nieco do góry, czyli że rozpoczęła się tu jakaś korekta, nazwijmy, która może doprowadzić nas gdzieś tu w okolice 61% zniesienia, czyli 1.38, 1.40. Czyli bardzo teraz może być istotny tydzień, gdzie trzeba zwrócić uwagę, co będzie się działo na wykresie dziennym. Czy wybicie, ewentualne wybicie, ponieważ jest piąty już atak na tą strefę, tutaj tą niższą przy poziomie 1.31 z małymi groszami, wybicie zaowocuje również wybiciem tego poziomu 1.33, czy to będzie tylko dojście do 1.33 i reakcja podażowa. No i na koniec to nam został, to był Kanadyjczyk kangur, czyli australijski do amerykańskiego dolara. No i jak widzimy, na wykresie dziennym po spadku, który przybrał najprawdopodobniej formę według mnie impulsu, mieliśmy korektę A, B, C, przepraszam, A, B, C, dwukrotne
na silnej strefie oporu, pin bar potwierdzony, jedziemy w dół. Teraz kolejna strefa wsparcia w tym momencie została wybita, przetestowana i w piątek rynek poszedł dalej. To by wskazywało, że rynek będzie próbował zmierzać raczej w kierunku 735. No chyba, że udałoby mu się teraz, tutaj zaraz na początku tygodnia, ponownie zaatakować tą strefę na 0,75 i wybić ją do góry. Patrząc na wykres tygodniowy, no pamiętajmy o elemencie pin bar, długi spadek, teraz ruch, ta świeca tutaj brexitowska, przetestowanie pin barem, pin bar potwierdzony, mamy na wykresie tygodniowym formację gwiazdy wieczornej, z tego jednoznacznie wynika, że rynek teoretycznie, mało tego, że powinien atakować tą następną silną strefę oporu, ale ma duże szanse ją wybić, dojść do poziomu tego dołka, wybić i zmierzać w kierunku minimów historycznych, jakie miały miejsce na początku tego roku. Tak wygląda to, jeśli chodzi o perspektywę kangura, czyli typowo spadkowa. No i teraz pytanie, bo gdybyśmy mieli mieć takie porównanie do tego, co się dzieje na rynkach walutowych, jak poszczególne pary są ze sobą, nazwijmy to w cudzysłowie, związane, ta korelacja między tymi parami, no to w przypadku spadku Australijczyka i jakby z tego wyglądało euro, jedno drugie już pokazuje, bo one raczej idą w podobnych kierunkach, teoretycznie oczywiście, ale mają taką tendencję, w przeciwieństwie do Australijczyka działa Kanadyjczyk. A to oznaczałoby, że to wybicie tej strefy, którą zwracają uwagę, tej niższej na wykresie dziennym, ma być, może jest bardzo prawdopodobne, ale nawet jest dużo prawdopodobne, że ta kolejna strefa zostanie również wybita i będziemy mogli mówić w tym wykresie, ujęciu dziennym, o wejście w fazę takiego trendu wzrostowego, jak gdyby szansie. No i równocześnie, znowu patrząc na parę euro, dolar do jena, to tutaj znowu przeciwieństwo do euro, zawsze najczęściej takie było, więc tam znowu by się musiało okazać, że jednak ten pin bar nie zadziałał był, ale na to się nie odważę, ponieważ Brexit, jak i parę ostatnich tygodni pokazały, że te pary potrafią równie mocno iść w jednym tym samym kierunku. To by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy. No i zapraszam oczywiście za tydzień ponownie do analizy weekendowej.